Sondaż na temat modelu Unii Europejskiej. Większość ankietowanych za Związkiem Suwerennych Państw Sondaż. Większość ankietowanych za Unią Europejską jako Związku Suwerennych Państw. 67%. Ankietowanych za koncepcją Unii Europejskiej jako Związku Suwerennych Państw. 11%. Za Unią jako superpaństwem zarządzanym z Brukseli. Wynika z badania pracowni Social Changez wykonanego na zlecenie portalu w polityce.pl. Portal podał w piątek po południu wyniki badania Social Changez dotyczące tego, jaki model Unii Europejskiej popierają Polacy aż 67% badanych wybrało koncepcję plus Unii Europejskiej jako związku suwerennych państw plus zaledwie 11%. Opowiedziało się za plus Unią Europejską jako superpaństwem zarządzanym z Brukseli Plus, 22%. Wybrało odpowiedź plus, trudno powiedzieć plus, czytamy. Portal zwrócił uwagę, że unijnego superpaństwa nie chcą ani wyborcy zjednoczonej prawicy, ani sympatycy koalicji obywatelskiej, ani osoby popierające Polska 2050. Oczywiście. Szczegółowe dane pokazują pewne różnice w postawie elektoratów, ale nie mają one zasadniczego charakteru. Badanie potwierdza, że Polacy chcą należeć do Unii Europejskiej, ale do takiej, do jakiej nasz kraj wstąpił w 2004 roku, dodano w tekście. Badanie zostało zrealizowane metodą cawi komputera z web Interview na panelu internetowym na ogólnopolskiej reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania próbie 1067 osób w dniach 22-25 października bieżący rok